Zarząd Portu Morskiego we współpracy z firmą Interparking Polska Spółka z o.o. realizują inwestycję budowy budynku parkingowo-usługowego na 365 miejsc parkingowych. Prace powinny rozpocząć się do końca kwietnia i będą trwały 14 miesięcy. Miejsce, w którym się znajdujemy, już niebawem będzie placem budowy, ponieważ mamy już podpisaną umowę i jest z nami przedstawiciel firmy, która wybuduje tu wielopoziomowy parking. W roku 2022 ogłosiliśmy postępowanie na wyłonienie dzierżawcy, który w swoich obowiązkach będzie miał również wybudowanie parkingu wielopoziomowego na okres przewyższający okres dziesięciolecia. W tym przypadku mamy okres prawie 30 lat. Po wybudowaniu parkingu i po funkcjonowaniu jego w tym terenie, ten obiekt przejdzie na własność miejską, na własność spółki. I spółka będzie zarządzała tym obiektem. Jesteśmy firmą, która jest czołowym inwestorem parkingowym w Europie. Działamy w 9 krajach. Prowadzimy ponad 1000 parkingów. W Polsce od lat 12 tych parkingów prowadzimy 50. Obiekt powstanie w linii prostej 140 metrów od nabrzeża, jak również cała powierzchnia parkingowa będzie zajmowała tylko 1% powierzchni, którą zawiaduje Zarząd Portu Morskiego w Kołobrzegu. A dzisiaj ten teren jest wykorzystywany pod parking, pod miejsca parkingowe dla samochodów, tylko dodatkowo wykorzystamy jeszcze przestrzeń nad ziemią, czyli będzie parking wielopoziomowy. Parking będzie nowoczesny, z możliwością rezerwacji miejsc online i wyposażony w urządzenie do odczytywania tablic rejestracyjnych. Na poziomie zero znajdziemy tu również funkcje usługowo-handlowe. Ale parking jest tylko jednym z elementów, które zmieni oblicze portu. Ponieważ przypomnę tylko, że pierwotny projekt zakładał budowę trzech budynków, które będą przy ulicy Towarowej z funkcjami handlowo-usługowymi, czyli to, co dzisiaj się tam dzieje, forma handlu, pamiątek i budek z lodami. To wszystko chcemy uporządkować w jednolitym zagospodarowaniu terenu razem z parkingiem. Mur będzie musiał zniknąć, ponieważ będzie trzeba uzyskać dostęp do tych dochodnika, ale też do tych funkcji handlowo-usługowych, które będą na parterze. I oczywiście będziemy dalej iść w kierunku nabrzeża. Parking w porcie jest jednym z elementów polityki transportowej miasta, w ramach której wybudowane zostaną jeszcze trzy inne parkingi. Przy ulicy Kamiennej 325 aut zaparkuje, obok 13 autobusów. Inwestycja, która jest realizowana i zgodnie z naszą umową powinna być oddana do użytku pod koniec stycznia przyszłego roku. Wszystko wskazuje jednak na to, że będziemy mogli korzystać z tego parkingu znacznie wcześniej. Inwestycja pochłonie blisko 30 milionów, ale 90% jest dofinansowania z programu inwestycji strategicznych, z programu Polski Ład. Kolejnym parkingiem, który powstanie w mieście, jest parking w formule Parkuj i Jedź. Jest to inwestycja przy ulicy 6 Dywizji Piechoty. Aktualnie trwa przygotowywanie dokumentacji dla tego przedsięwzięcia. Mamy już koncepcję, a do końca kwietnia, zgodnie z umową, będziemy mieli gotową dokumentację projektową. Tam będzie 171 miejsc i 6 miejsc dla autobusów. W takiej formule budujemy, ponieważ zakładamy, że turyści, którzy przyjeżdżają do Kołobrzegu, będą mogli zaparkować na tym parkingu, a następnie pojechać do centrum miasta autobusem. W przygotowaniu jest również przetarg na projekt dwupoziomowego parkingu przy ulicy Fredry. Jesteśmy w trakcie rozstrzygania zapytania ofertowego, więc wkrótce poznamy wykonawcę dokumentacji projektowej. I tu przewidujemy, że powinniśmy mieć, to będzie również parking wielopoziomowy, jeden poziom podziemny i poziom nadziemny, czyli poziom zero. I tam planujemy wybudowanie 200 miejsc dla samochodów. Dopełnieniem tych wszystkich naszych propozycji jest ITS, czyli System Inteligentny Transportu, czyli 30 tablic rozmieszczonych w różnych częściach naszego miasta, skoordynowanych z tymi parkingami wielopoziomowymi. Te tablice będą, na tych tablicach będą się wyświetlały informacje dla turystów, na którym parkingu dostępne są jeszcze miejsca. Dzięki realizacji tych czterech inwestycji Kołobrzeg zyska ponad 1000 nowych miejsc parkingowych.